Cześć! Chciałeś się może dowiedzieć, jak to jest prowadzić działalność gospodarczą? Fajnie, bo właśnie mam zamiar opowiedzieć Ci o podstawowych formalnościach, których musisz dopełniać jako przedsiębiorca. Po pierwsze, podatki. Prowadząc firmę, zawsze rozliczasz podatek dochodowy, a czasami także podatek VAT. W związku z tym musisz prowadzić szereg różnych ewidencji. Najpopularniejsza z nich to KPIR, którą prowadzi większość firm rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo. To prosta tabelka, w której zapisuje się wszystkie przychody i koszty, które potem mogą posłużyć do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczkę musisz wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Kilka obowiązków dotyczy też VAT-u, o ile jesteś VAT-owcem. Wówczas musisz prowadzić ewidencję VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie zapisów w tych ewidencjach uzupełniasz deklarację VAT, z której wynika ewentualna kwota VAT-u do zapłaty albo do zwrotu. Płatności podatku i złożenia deklaracji musisz dokonać nie później niż 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Wreszcie dochodzi także ZUS. Jako przedsiębiorca musisz opłacać składki ZUS. Społeczne i te zdrowotne, a niekiedy także Fundusz Pracy. Tego obowiązku dokonujesz do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. A jeżeli zatrudniasz pracowników na ozusowane umowy, termin przypada 5 dni później. Do tych wszystkich obowiązków dochodzi także konieczność przechowywania wszelkiej dokumentacji, w tym prowadzonych ewidencji, wystawianych i otrzymywanych faktur czy potwierdzeń zapłaty. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz tego robić samemu. Możesz korzystać z usług księgowych, którzy dopełnią za Ciebie formalności i sprawią, że skupisz się na prowadzeniu biznesu tak w pełni. Taką usługę oferuje Infakt. W Infakcie księgowi nie tylko prowadzą Twoje rozliczenia, ale także regularnie kontaktują się z Tobą i proponują korzystne rozwiązania, które sprawią, że podatki będą dużo mniejszym obciążeniem. Dodatkowo Infakt daje Ci dostęp do programu infakt.pl, gdzie wystawiasz faktury i pobierasz skany kosztów. W cenie masz też usługę kuriera. Z Infaktem prowadzenie działalności gospodarczej jest naprawdę bardzo proste, o czym możesz przekonać się sam, wchodząc na infakt.pl i rejestrując darmowe konto.